Wezwał cię przez radio, prawda? Nie wezwał. Na alarmowy przecież. Mam w sercu i w głowie sporo charakterów dobrych i złych. Niesamowity w Leonie zawodowcu jest Gary Oldman jako ten zły policjant. To jest po prostu grane całym sobą, co on wyprawiał, jak on tam grał. Palce lizać. Leśnienie. Nie wiem, czy ten bohater można go nazwać złym, no bo zwariował w sumie w końcu. I czy on tak chciał, no nie wiadomo, czy chciał. Stał się czymś przerażającym. Niesamowitą kreację stworzył Heath Ledger jako Joker. Mam taki swój ulubiony film, który co jakiś czas oglądam, to jest Życie Carlita. I tam Pacino gra byłego złego, który staje się dobry, w co nikt mu nie wierzy. Natomiast ma swojego przyjaciela, prawnika, granego przez Seana Penna. I to, co Sean Penn z kolei tam z tymi pokręconymi, lokowanymi włosami, jakiego desperata, kokainisty, alkoholika, rozchwianego emocjonalnie człowieka zagrał, no samo zło, potwornie namacalny, dotykalny na co dzień, śliski człowiek, niesamowicie zła osoba. Sean Penn w ogóle jest niesamowity. Andrzej Hyra jako Geralt w Długu. Ten film był poruszający. Poruszający. Wszyscy tam zagrali świetnie, ale to, co Andrzej zrobił tak poprzez taką jakąś prostotę, chłód i skromność, było niesamowite. Dzień dobry, nazywam się Marcin Dorociński. Zapraszam serdecznie do kin na film Na granicy.